Kochani, pomódlmy się przez chwilkę. Czuję taką wyraźną potrzebę. Mamy dzisiaj do zgłębienia dosyć aktualny temat, więc miejmy taką świadomość Bożej, potrzeby Bożej inicjatywy, ingerencji w to, co będziemy słyszeć i mówić. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem wczoraj, dzisiaj, na wieki tym samym. Ty jesteś tym, który mówił, Ty jesteś tym, który mówi i będzie mówił. I jesteśmy dzisiaj w wielkiej potrzebie, abyś nam błogosławił, abyś tchnął na nas, abyśmy to słowo mogli przyjąć i aby ono wydawało szerokie owoce. Panie, dla Ciebie niech będzie chwała, Tobie niech będzie chwała w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, przede wszystkim chciałbym Was bardzo serdecznie pozdrowić i równocześnie zabrać pozdrowienia. Już tłumaczę się z czego i dlaczego, ponieważ w ubiegły czwartek byłem w zborze w Czechowicach, Dziedzicach, gdzie zgłębialiśmy temat czasów ostatecznych. Bardzo, bardzo serdecznie tamtejszy zbór Was pozdrawia. Będę tam też w przyszłą niedzielę usługiwał i chciałbym zabrać Wasze pozdrowienia, Wasze błogosławieństwo. Jechać tam z pomyślnością ze zboru, także będę bardzo wdzięczny. Kochani, chciałbym dzisiaj kontynuować niejako temat czasów ostatecznych, ponieważ jest to temat, którym żyję i który rozpoczynałem we wtorek na godzinie biblijnej. Tam zaczęliśmy rozważać Słowo Boże i rozpoczęliśmy od Doliny Suchych Kości. Ci, którzy byli, wiedzą, o czym ta dolina ma nam do powiedzenia, wiedzą, czego Boże Słowo naucza przez tą historię i wiedzą, za co Bogu dziękować na podstawie tej historii. Dzisiaj natomiast, ponieważ te wtorkowe wykłady idą swoim torem, dzisiaj chciałbym nieco zacząć inny temat, ponieważ mamy niedzielę, we wtorek będę dalej kontynuował, jeśli będzie mi dane oczywiście. Natomiast dzisiaj chciałbym mówić o innym wydarzeniu, albo dotknąć się pewnego innego wydarzenia, które dzieje się na naszych oczach. Kochani, rozpoczniemy fragmentem z Księgi Ezechiela, 37 rozdziału, tak gwoli wstępu, aby nieco podsycić naszą ciekawość, nieco nastawić nas na to, że powinniśmy zgłębiać te tematy. Dlaczego? W Księdze Ezechiela, 37 rozdziale, 14 wierszu, ostatnie zdanie. I poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. To jest potężne zdanie, które wychodzi z ust Bożych. To znaczy, że poznamy przez co? Przez to, że Pan coś powiedział i to wykona. Tak poznamy Boga. Poznamy, kim On jest. Poznamy Go jeszcze lepiej przez to, że zobaczymy na własne oczy, że to, co On powiedział, się spełnia. Kochani, i to jest to, co towarzyszy mi, kiedy myślę o czasach, w których żyjemy. To sprawia, że jakby staje się to dla mnie żywe i aktualne i chcę to zgłębiać. Dlaczego więc rozważam czasy ostateczne? Ponieważ jestem pewien, to nie jest już tylko wiara, ale jestem pewien, że w nich właśnie żyję. Dlaczego zgłębiam czasy ostateczne? Bo jestem pewien, że to, co powiedział Pan, to wykona. I zgłębianie jest godne. Godne jest to zgłębianie i rozważanie tych tematów. Dlatego, że co powiedział Pan, to się i wykona. Patrząc w historię, patrząc w tył, czy znajdziesz taki jeden moment w historii świata, który by Pan powiedział, a stałoby się zupełnie inaczej? Zupełnie inaczej, poza Bożą kontrolą jakby. Pan coś powiedział, a wyszło zupełnie inaczej. Nie ma czegoś takiego. Nigdy w historii świata nie zdarzyło się, żeby Bóg się pomylił. Żeby Bóg coś zapowiedział, a stało się to zupełnie inaczej. To świadczyłoby o tym, gdyby tak się wydarzyło. Świadczyłoby o tym, że Bogu wymykają się rzeczy spod kontroli. Że nie panuje nad wszystkim. A to znaczyłoby inaczej, że nie On jest Bogiem. Ale te wydarzenia jakby panują nad Nim. Ale rzecz jest zupełnie inna. Co Bóg powiedział, to się wykonało. Co Bóg zapowiedział i jak to zapowiedział, tak się wykonało. Dam wam przykład, choćby najbardziej prozaiczny. Oto Bóg mówi do Abrahama,
lud ten, twój lud, a więc to potomstwo twoje, będzie 400 lat w niewoli egipskiej. Ale po tych 400 latach objawię się im i wyciągnę ich z tej ziemi egipskiej i wprowadzę ich do innej ziemi. Mija 400 lat niewoli egipskiej i co się dzieje? Oni tam dalej są? Nie, przychodzi Bóg tak, jak powiedział, tak, jak zapowiedział, posyła człowieka i wyprowadza mocną ręką Izraela z ziemi egipskiej. I nie tylko wyprowadza, bo byłoby to połowiczne dzieło, ale i wprowadza tam, gdzie zapowiedział. A więc, kochani, dzieje się dokładnie tak, jak Bóg zapowiedział. A więc patrząc w przyszłość, bo teraz o tym mówimy, możemy nie tylko mieć wiarę, ale przede wszystkim pewność tego, że to, co Bóg powiedział, stanie się i wykona. Dlaczego? Bo mamy mocne, potężne świadectwo historii i tego, że takie rzeczy się już działy. Więc to, co Bóg powiedział, działo się i wykonało. Więc dlaczego mielibyśmy mówić, że to, co teraz powiedział o czasach przyszłych, się nie wykona? Dlaczego? Bylibyśmy nierozsądni. Wierzmy więc, że to, co powiedział Pan, wykona się. I poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i nie tylko powiedziałem, ale wykonam. Bóg, powiada Biblia, jest kimś innym niż człowiek. Człowiek dużo mówi, często o wiele mniej czyni. Ale Bóg, ktoś to powiedział i to jest kapitalne zdanie, że czyni to, co mówi i mówi to, co czyni. Więc jest w tym spójność, jest pełnią sam w sobie. A więc możemy mieć wiarę, pewność tego, że wydarzenia, które są zapowiedziane, się wypełnią. Bez dwóch zdań. Byłoby to rzeczą nierozsądną, gdybyśmy dzisiaj czytali Biblię, spoglądali w te przyszłe rzeczy i mówili, no nie wiem do końca, czy to się wykona. No może jest tak napisane, ale może inaczej się wydarzy. Wiecie, jest tyle okoliczności, jest tyle mocarzy na świecie i są takie potęgi. Czyż to może się wykonać, co jest tam napisane? Otóż na przekór temu, aby Izrael zaistniał jako państwo, chyba cały arabski świat stał wówczas. I w 1948 roku spełniło się Boże proroctwo na oczach wielu ludzi. Na przekór całemu, no może nie całemu światu, ale dużej części. Czyż dla Boga jest coś niemożliwego, aby uczynić to, co On powiedział? Nie ma. Jest absolutnie wiarygodny w tym, co mówi. Więc wydarzenia, które są zapowiedziane, się wypełnią. Więc lepiej się przygotujmy. Więc lepiej zainteresujmy się tym, o czym Biblia mówi, ponieważ to się wydarzy. Pytanie nie pozostaje, czy się rzeczy będą dziać, ale kiedy. Tutaj czas gra rolę. Kochani, w tym pierwszym wersecie, który dalej jest rzucony na ścianę, jest ta informacja, że Bóg coś zapowiada i wykonuje. I całą Biblię, ja już o tym mówiłem we wtorek, Boże Słowo można podzielić na dwie części. Pierwsza z nich zawiera w sobie treści, które zostały zapowiedziane i już zostały wykonane. A więc to, co Bóg powiedział, już się wypełniło i to jest ta pierwsza część Biblii. Kiedy Bóg coś mówi i jednocześnie dzieje się to po jakimś czasie i dzisiaj spoglądamy na to jako na historię. Kiedy Bóg mówił, że Izrael pójdzie do niewoli, tak się stało i że wróci, tak się stało, więc jest to ta jedna pierwsza część Biblii dotycząca tych informacji, tych słów, które Bóg zapowiedział, a już się wypełniły. Kochani, Bóg ma w swoich zasadach, które sam ustanowił, to, że On chce zapowiadać rzeczy. Czytamy w Księdze Amosa, znany fragment, w 3:7. Kto pamięta? Że Bóg nie czyni niczego, zanim nie zapowie tego, zanim nie objawi tego komu? Sługom swoim, prorokom właśnie. A więc jest to Bożą zasadą, że zanim czegoś dokona, zanim postanowi, że uczyni coś, albo nawet jeśli postanowi, nie czyni tego wpierw, zanim nie znajdzie swoich przyjaciół, którym to przekaże, swoim sługom. Fascynujące jest słowo, kiedy odnosimy to do czasów Pana Jezusa, który powiedział,
już nie nazywam was sługami. Dlaczego? Bo słudzy nie wiedzą, co Pan czyni. Ale nazywam was przyjaciółmi. Dlaczego? Bo wszystko wam objawiłem. Wszystko wam mówię. Nic nie jest przed wami zakryte. W innym miejscu w Starym Testamencie czytamy, że Bóg był przyjacielem Abrahama. I na czym ta przyjaźń polegała? Że oto rozmawiał z nim, co zamierza zrobić z Sodomą i Gomorą. Co zamierza zrobić za niedługo. Co zamierza zrobić z jego żoną. I tak dalej, i tak dalej. A więc na tym polega Boże działanie, chociaż czasem tego nie rozumiem. Ale Bóg tak postanowił. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, abyśmy poznali, że On mówi i czyni. Że On nie czyni, jakby chociażby mógł czynić rzeczy bez naszej wiedzy. Jednak Bóg postanowił, że będzie to przekazywał swoim sługom, swoim prorokom. Zastanówmy się przez chwilkę, czy tylko w Starym Testamencie takie rzeczy się działy? Czy tylko w Starym Testamencie Bóg mówił swoim prorokom, co zamierza uczynić? Przypomina mi się ten zacny człowiek, Agabus, w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, któremu Duch Święty objawił, że nastanie głód. A więc znowu Bóg posłużył się tą zasadą. Przyszedł i objawił, co ma nastąpić. I bogobojny Agabus przekazał to zborowi. Bracia, siostry, tak mówi Pan, nastanie głód za niedługo. I tak jak czytamy, nastał ten głód za jakiś czas. A więc i w Nowym Testamencie takie rzeczy się dzieją. Wierzę, jestem pełen ufności, że i dzisiaj, w 2016 roku, Bóg szuka swoich przyjaciół, sług, proroków, którym chce objawiać rzeczy, które się dzieją. Nie mówię tutaj o setkach ludzi, którzy mówią, tak mówi Pan, Bóg cię chce uzdrowić, uwolnić, tylko mówią to, co łechce ucho, to, co jest przyjemne. Szukają tylko tego, czym cię zainteresować, żeby cię pozyskać. Nie, mówię o tych ludziach, z którymi Bóg obcuje i którzy znają serce Boga i słyszą, co Pan chce uczynić. Kochani, a więc i dzisiaj się to dzieje. To jest ta Boża zasada objawiania Bożych spraw, abyśmy poznali. I wiecie, jak tak myślę o czasach ostatecznych, to wydaje mi się, że ten fragment sprawia, że jestem gotowy mówić z takim zapałem o tym, co ma nastąpić, jak mówię z takim zapałem o tym, co już nastąpiło. Dlatego, że mogę mieć pewność, że tak jak rzeczy się wydarzały, tak i będą się wydarzały. To jest ta pierwsza grupa, ta pierwsza część Biblii. Ale dzisiaj chcemy zwrócić uwagę na drugą część Bożego Słowa, ponieważ dotyczy ona rzeczy, które zostały zapowiedziane, ale jeszcze nie wykonane. Jeszcze się nie wypełniły. Jeszcze czekają na swój czas. Są jakby zapieczętowane, jakby zamknięte na jakiś czas. Jest jakby na nich taka pieczęć czasu. I są przeniesione do pewnego momentu, w którym nagle to zostanie otwarte. Otwórzmy sobie Księgę Daniela, 12 rozdział, 4 wiersz. Bo właśnie ten wiersz o tym mówi. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu jakiego? Ostatniego, gdzieś tam u kresu wieków. To zapieczętuj wszystko to, co mówiłem do ciebie, całą tą księgę, jakby zamknij i zostaw do czasu ostatecznego. Dlaczego? Gdyż wielu będzie to wtedy, w tym czasie badać i wzrośnie poznanie. Okazuje się, że są takie słowa w Biblii, które czekają dopiero na poznanie. Nie znam człowieka, który by mógł powiedzieć, ja poznałem całą Biblię i rozumiem wszystko, co tam jest napisane. Dlaczego? Ponieważ kłóciłoby się to z tym słowem. Że są pewne słowa, które są jakby zamknięte i czekają na swój pewien czas, w którym nagle Bóg je otworzy i nagle poznanie w nas wzrośnie. I wiemy, i rozumiemy. Kochani, jestem o tym przekonany, że ta księga jakiś czas temu już została otwarta. Że dzisiaj czytamy Księgę Daniela i rozumiemy, że wiemy, co tam jest napisane i dzisiaj będziecie tego świadkiem, ponieważ będziemy chcieli rozważyć fragment z Księgi Daniela. A więc poznanie wzrasta
A jeśli dzisiaj jest otwarta ta księga i rozumiemy z niej, to w jakich czasach żyjemy? Jeśli dopiero w czasach ostatecznych miało być to otwarte. W czasach ostatecznych. Więc Bogu dziękujmy. To jest wielkie błogosławieństwo dla tych, którzy żyją w ostatnim czasie, że księga zostaje otwarta, że będziemy rozumieć i poznamy, wzrośnie w nas poznanie. Dlatego, kiedy rozważamy wszystkie proroctwa z Księgi Daniela, coraz trafniej celujemy, coraz trafniej wiemy, coraz bardziej wiemy, o czym tam jest napisane. Kochani, te dwie części Biblii, więc te rzeczy, które zostały zapowiedziane i już wykonane, i ta druga część Biblii, która zapowiada tylko pewne rzeczy, jeszcze się nie wypełniła. Ja uważam, wielu biblistów podobnie, że ta druga część jest jakby większa. Ktoś kiedyś powiedział, że o czasach naszych, a więc o czasach, w których my żyjemy, których żyjesz ty i których żyję ja, jest więcej w Biblii napisane niż o czasach Pana Jezusa. Nie wiem, jak to człowiek zmierzył, czy liczył werset po wersecie, ale niech mi wolno tylko będzie dać taki przykład. Ileż to razy Pan Jezus sam mówił do ludzi, ale jakby nie mówił o ich czasach. Mówił do ludzi, ale mówił o czasach bardzo odległych. Kochani, to jest niezwykłe, jak wiele czasu poświęcił Pan Jezus, aby wyrysować przed oczami uczniów czasy ostatnie. Mówił o tym, że świątynia będzie sprofanowana, że siądzie tam człowiek zatracenia i tak dalej, więc mówił daleko, daleko o późnych czasach. Ale wydaje mi się i mam pewien problem ostatnio, ponieważ na moich oczach dzieje się bardzo wiele. Dam wam pewien przykład. Jakiś czas temu, już nie pamiętam dokładnie kiedy, ale było to albo w tym roku, albo w poprzednim roku. Na ekranach wielu telewizorów albo w internecie, w wiadomościach pojawiły się pewne obrazy. Obrazy pewnego bardzo zacnego miasta. I te obrazy przedstawiały to miasto w wielkich zgliszczach i gruzach. Palił się dym z tych miast. Gdzieś były jeszcze jakieś wybuchy. Gruzowisko jedno na drugim. I tak sobie myślę, ponieważ to miasto to najstarsze zamieszkałe do tej pory miasto, którym jest, kto wie, Damaszek. Na oczach wielu ludzi, nie wiem, to było w tym roku czy w zeszłym, nie pamiętam, ale na oczach wielu ludzi spełniło się, albo częściowo spełniło, też tego nie rozumiem, spełniło się to, co Izajasz powiedział w 17 rozdziale, w pierwszym wierszu. Oto Damaszek przestanie być miastem, a stanie się kupą gruzów. I myślę sobie wtedy, Boże, na moich oczach dzieje się coś, co Ty zapowiedziałeś. To miasto, chociaż tak silne, z takim bagażem doświadczenia, przecież to jest najstarsze, stabilnie istniejące miasto. W jeden dzień albo w kilka dni potrafi stać się kupą gruzów. Nie dlatego, że ktoś tak wymyślił, ale dlatego, że Pan tak powiedział. I nie jestem pewien, czy to już jest to słowo, czy to jest jeszcze przeniesione dalej, czy dopiero ma się stać niezamieszkałym miastem, nie wiem. Ale to naprawdę sprawia, że gęsia skórka pojawia się na mojej skórze. Ponieważ widzę niesamowitą pracę Boga, kiedy mówi coś i coś się dzieje. A więc takie rzeczy się dzieją i dużo, dużo rzeczy dzisiaj przechodzi z tej pierwszej części na drugą, a więc z drugiej części na pierwszą, co tylko zostało zapowiedziane i niewykonane. Dzisiaj już mogę powiedzieć, że duża część z tych rzeczy, o których wczoraj myślałem, że w tej części są, dzisiaj już są spełnione. A więc Pan Bóg na naszych oczach, w naszych czasach coś czyni. A więc taka jest wypowiedź o Damaszku. Mam nadzieję, że jest to na tyle ciekawe, że godne zgłębienia. Ale dzisiaj otwórzmy to sedno sprawy, o którym dzisiaj chcemy porozmawiać, wysłuchać, dotyczące naszych czasów. Księga Daniela, drugi rozdział, od 28 wiersza. Będziemy czytać historię, która jest jedną z najbardziej zabawnych historii w jednym wypadku,
ale z drugiej strony jest niezwykłą historią, która ma niezwykłe przesłanie i która chce nam wiele rzeczy powiedzieć. Przeczytajmy od początku, 28 wiersz. Daniel mówi tak do króla babilońskiego. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nabukadnezarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przyszły przez głowę, są takie. Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który objawia tajemnicę, powiedział ci, co się stanie. Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż ci wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swojego serca. Ty, o królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą, wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. I rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę i chwałę, w którego ręce na całej zamieszkałej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota. I do tej chwili ten król czuł się naprawdę usatysfakcjonowany. Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie. I jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. A że widziałeś nogi i palce, po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego. Tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. I ta najbardziej błogosławiona część całego snu. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. I jak to widziałeś, że od góry oderwał, a więc z nieba oderwał się kamień, bez udziału rąk rozbił żelazo i miedź i glinę, srebro, złoto, wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Kochani, i ta oto historia biblijna, ten sen, z pewnością wówczas, chociaż był wyjawiony, chociaż był wytłumaczony, dalej pozostawał zagadką. Dalej pozostawał zagadką, jakie to królestwo ma przyjść później, którym królestwem ma być trzecie królestwo, czy czwarte, i tak dalej, i tak dalej. Gdyż wówczas oni oboje żyli za czasów jakiego królestwa? Babilońskiego. Powiada Daniel, ty jesteś głową ze złota. A więc to jest twój czas. Ty jesteś głową ze złota. Ty jesteś przedstawicielem Imperium Babilońskiego. Kochani, ta historia to nie jest jakaś bajka dla dzieci. To nie jest jakaś cudowna, miła, przyjemna historyjka na dobranoc, na którą możemy machnąć ręką, nie rozumiemy, pójdziemy sobie dalej. To jest konkretna historia z konkretnym przesłaniem do konkretnej grupy ludzi.
I zaraz wam wytłumaczę, dlaczego dzisiaj możemy mówić, że jest to przesłanie dla nas. I jeśli jest to przesłanie dla nas, to lepiej zwróćmy na to uwagę i skupmy swoją uwagę na tym, co ta historia ma nam do powiedzenia. Bo jeśli machniemy na to ręką, to prędzej czy później przyjdzie ten pierwszy werset rzucony na ścianę i poznacie, i poznamy, że on powiedział i wykonał. Kochani, jakimi są tu pewne słowa kluczowe? Otóż w 28 wierszu czytamy, że to, co ma się stać, się stanie w przyszłych dniach. W innym tłumaczeniu jest napisane tak, że u końcu wieków, u końca wieków, u końca czasów, więc w przyszłości, daleko w przyszłości. W innym wierszu, w dalszym wierszu, 29, czytamy, co kiedyś się stanie. Więc niekoniecznie dotyczyło to tego króla. I w 45 wierszu czytamy, co potem się stanie. A więc cała ta historia dotyczy przyszłych pokoleń, dalekich pokoleń. Czasem mam wrażenie, że król babiloński Nabukadnezar bardziej się przejmował tym, co widział, niż my, których to dotyczy. Wydaje mi się, że bardziej to przeżywał, aż nie mógł spać z tego powodu, niż my, którzy żyjemy i na naszych oczach pewne rzeczy się wydarzają, o których powiem, że to się dzieje. A więc to są nasze słowa kluczowe i po tym wiemy, że ta historia dotyczy dalszego pokolenia, dalszych czasów. Wspomniany fragment 12 Księgi Daniela, 4 wiersz, mówi o tym, że cała ta księga jest zachowana do czasów ostatecznych. A więc nawet i ta historia jest przesunięta w czasie, abyśmy my ją zgłębiali. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ poznanie tych spraw jest dla nas ludzi i dla wielu będzie ratunkiem. Pomyślcie sobie przez chwilkę, czy człowiek, który nagle uświadomi sobie, iż czas jest bliski, iż czytając słowo widzi, to dotyczy moich czasów i naprawdę już jest blisko przyjście Pańskie, dla takiego człowieka może ta wiedza być niezwykłym ratunkiem. Pora się opamiętać. On przychodzi, przed nim stanę. Dla niektórych to będzie zbawienne. No więc warto dzisiaj skupić swoją uwagę i rozważyć ten temat. Dobrze, więc już nie będę dalej owijał w bawełnę. Przejdźmy do rozważenia tego snu. Po kolei powiemy sobie, co on oznacza. I dojdziemy do momentu, w którym my sami będziemy w stanie się określić, w którym jesteśmy momencie. Oto czytamy, że przed oczami tego króla stanął posąg. Wielki, dostojny, majestatyczny posąg, który składał się z wielu różnych części. I ta część, a więc części ciała tego posągu, były zbudowane z innych materiałów. Nie odkryję nic nowego, jeśli powiem, że już sama księga, sam Daniel opowiada, tłumaczy, że ten posąg to jest jakby linia historyczna, linia czasu, która biegnie od góry, od głowy do stóp. Powiada, że ty jesteś głową, a więc zaczynamy od samej góry. Ty jesteś głową ze złota, królu Nabukadnezarze. Ty jesteś głową ze złota, a on był panem i władcą Imperium Babilońskiego. A więc ty jesteś tym przedstawicielem tego królestwa. I zanim przejdziemy do następnego królestwa, powiem pewne dwie zasady, które są nam niezwykle potrzebne. Gdy będziemy omawiać, przejdziemy poprzez te kolejne części ciała tego posągu, chcę, żebyśmy wiedzieli, że dotyczą nie jakichś następnych królestw, które są gdzieś w Etiopii, w Afryce, gdzieś tam Polska i inne. Dotyczą tych imperiów, tych królestw, które swoim obszarem zagarniają poprzednie, wchłaniają poprzednie. To jest pierwsza zasada, ponieważ jest bardzo ważna. I druga zasada jest taka, że Daniel jest Izraelitą. I to objawienie, które otrzymuje, dotyczy imperiów, które mają mniejszy lub większy wpływ na jego kraj, naród, na Izraela.
A więc Babilon miał oczywiście wpływ na Izraela, zabrał ich do niewoli. I czytamy, i przejdźmy już dalej do następnego królestwa. Czytamy, że następną częścią tego posągu był srebrny korpus, a więc ramiona i klatka piersiowa. I wiemy, że to jest następne imperium, które przyjdzie po Imperium Babilońskim. Drodzy bracia i siostry, dla nich, którzy tam żyli, to była wielka zagadka. No któż może podbić Babilon? Któż może podbić? Na pewno król babiloński nie zastanawiał się, widząc wokoło te wszystkie ludy, myślał sobie, no któż jest w stanie mnie podbić? Ale my jesteśmy w nieco bardziej uprzywilejowanej pozycji, gdyż mamy podręczniki do historii. My już te rzeczy mamy za sobą. I kiedy uważnie zwracałeś uwagę na to, co mówiła pani nauczyciel, bo pan nauczyciel, historyk, na lekcjach, to wiesz, kto podbił Babilon. Wiesz, kto przyszedł po Imperium Babilońskim. Persja. A więc Persja. To imperium, które zagarnęło i wchłonęło poprzednie. Jednocześnie miało ogromny wpływ na Izrael. Fascynujące jest to, że czytamy, że jest to słabsze imperium, chociaż podbiło Babilon. Kochani, Nabuchodonozor, już korzystam z innego nazewnictwa z Biblii Tysiąclecia, Nabuchodonozor, a więc ten król babiloński, był ogromnym despotą. To był człowiek, który potrafił swoich urzędników, pomocników, jednym słowem wrzucić do pieca ognistego. To był człowiek, któremu, jeśli nie podobałby się wykład snu, potrafił wszystkich swoich urzędników, ponieważ wówczas okultyści, wówczas wróżbici, jakiś magowie byli takimi samymi w pozycji ludźmi jak dzisiejsi posłowie, chociaż nie sposób tego porównywać, bo się innymi rzeczami zajmują, ale wówczas, na tamte czasy, to byli doradcy władcy. Doradcy, a więc kancelaria Nabuchodonozora. I potrafił jednym słowem powiedzieć, że ich poćwiartuje i domy ich zburzy. A więc to był despota. Ale władcy Persów byli zupełnie inni. Wydawałoby się słabsi. Dlaczego? Otóż wyszedł dekret od władcy perskiego. Izraelu, wracaj do swojej ziemi, odbuduj swoją świątynię. Który z władców taki dekret wydał? Cyrus. A więc był to jakby słabszy człowiek pod względem tego despotyzmu, ale był przez Boga używany. Więc kochani, takie jest następne królestwo. Gdy uważaliśmy na historii, wiemy, że i to królestwo zostało podbite. Chociaż było wielkie w swoim obszarze, przyszedł władca, bardzo potężny, niezwykle młody i utalentowany, który zagarnął cały ówczesny świat. Jak się nazywał ten władca? Aleksander Wielki. Więc nastało to, zresztą o tym mówi Daniel. I zauważmy, że ta księga Daniela była pisana daleko wcześniej, niż w ogóle ktoś pomyślał o kimś takim jak Aleksander Wielki. No więc daleko wcześniej przewidział Bóg, Bóg to postanowił objawić Danielowi, że przyjdzie ktoś taki i to, co czytamy o tym królestwie, ono poszerzy swoje, opanuje całą ziemię. I tak było za czasów Aleksandra Wielkiego. Cały ówczesny świat znany został podbity i zagarnięty łącznie z Persją. Kochani, czytamy, idąc dalej, czytamy, że przyjdzie następne imperium, które będzie mocne jak żelazo, które będzie władać bardzo silnie, mocno, despotycznie i tam, gdzie będzie, będzie czyniło zniszczenie i grabież. Wiemy z historii, ponieważ jesteśmy w tym dobrym miejscu i wiemy, co się wydarzyło, że to imperium, które podbiło wielkie imperium Aleksandra Wielkiego, był Rzym. A więc Rzym. Więc wiemy, kolejno idąc w tej historii po śnie, że Rzym przejął pałeczkę. Jakiż to wpływ to imperium miało na Izraela. Łącznie ze zniszczeniem świątyni, z wypędzeniem wszystkich Izraelitów, łącznie ze zburzeniem Jerozolimy, z oblężeniem Jerozolimy. Kochani, jakże wielki wpływ miało także na ziemię Izraela. Ale czytamy coś bardzo wyjątkowego tutaj, że chociaż to imperium rzymskie jest silne jak żelazo,
i nic nie jest w stanie tego zmienić. Okazuje się, że jakiś opis jest dodany dalszy do tego imperium. Imperium rzymskiego nikt nie podbił. Ono się po prostu rozdzieliło. Nikt nie wchłonął całego tego imperium, mając jednocześnie wpływ na Izraela. Nie było już następnego imperium, które by podbiło to imperium. Ale okazuje się, że ma powstać według tego snu kolejne jakieś imperium, które ma mieć znamiona imperium rzymskiego, ma być z założenia tak trwałe jak żelazo, ale w praktyce bardzo się chwiać, rozdarte, nietrwałe. Na billboardach i wielkie hasła będą mówić o jedności, o wspólnocie, o byciu razem, ale w praktyce ludzie będą się mieszać, jak czytamy, mieszać ze sobą i będą się rozpadać. To jest bardzo ważna informacja. Kochani, o jakim to sojuszu, o jakim to pakcie możemy dzisiaj mówić, rozważając ten sen? Ponieważ coś takiego ma nastąpić. Za chwilę do tego wrócimy, zostawiając taką nutkę ciekawości dla was, ponieważ jest napisane coś, co przyjdzie potem. Od góry oderwie się kamień i uderzy w którą część? W stopy, a więc w to ostatnie, ten ostatni sojusz, który ma znamiona żelaznego, trwałego Rzymu, a jednocześnie jest kruche i rozpada się. A więc w to uderzy, więc za tych czasów, czytamy, za czasów tego królestwa ma nastąpić przyjście Bożego Królestwa. Kochani, o czym myślę, mówiąc już, że zostawiając tą nutkę ciekawości, o czym myślę i o czym myśli wielu biblistów, praktycznie wszyscy są zgodni w tym wypadku. Tym sojuszem i tym nowym imperium, które zagarnęło Europę i które ma znamiona powrotu do jakby tego imperium rzymskiego w swoim założeniu, jest Unia Europejska. Jest Unia Europejska. Czytamy, że niby silne, niby trwałe jak żelazo, ze względu na pakty, ustawy, ze względu na system, a jednak ludzie się mieszają i nie potrafią ze sobą wytrwać. Ileż to dni temu byliśmy świadectwem i świadkiem tego, co się stało z Unią Europejską i co się zacznie dziać z Unią Europejską. Nagle Wielka Brytania odchodzi. Unia się sypie, rozbija i cały chrześcijański świat wstrzymuje oddech, bo na naszych oczach wypełnia się Boże proroctwo. Kochani, i tak będzie się działo dalej. I fascynujące jest to, że za dni tych królestw, królów, przyjdzie Boże Królestwo. Ja tym żyję i dla mnie, mnie to podnosi i sprawia, że czuję się coraz bliższy Bożemu Królestwu, przyjściu Jego rządów. Dlaczego? Musimy sobie odpowiedzieć na parę pytań, aby udowodnić tą tezę. Dlaczego mamy myśleć, że jest to inne królestwo niż to imperium Rzymu? Dlaczego rozumiemy, że to są dzisiejsze czasy, a nie to rzymskie imperium? Że to nie w czasie rzymskiego imperium przyszło to Boże Królestwo? Pan Jezus przecież mówił o to, przyszło już Boże Królestwo, tak? Wzywał do tego i mówił, że oto na waszych oczach Królestwo Boże przyszło. Ale Księga Daniela nie mówi o tym pierwszym jego przyjściu. Dlaczego? Ponieważ ten kamień, który odrywa się z nieba, w sposób nagły niszczy wszystkie inne królestwa na obliczu całej ziemi i włada całą ziemią. Jak wiemy, Rzym nie upadł w momencie, kiedy Pan Jezus przyszedł. Nie nastąpiło jakieś wielkie boom i w dalszym momencie istniały inne królestwa, istnieje cywilizacja Chin, dominująca Stany Zjednoczone i wszystkie inne królestwa. Więc póki co nie istnieje w sposób fizyczny Boże Królestwo. Więc możemy w ten sposób o to myśleć. Poza tym jest napisane, że za dni tych królów, a które imperium mogłoby powiedzieć, że ma wielu władców i królów? Jak nie Unia Europejska, na czele której stoi jakiś tam dostojnik, ale każdy człon tej Unii ma swojego króla, swojego władcę.
Więc kochani, wydaje mi się, że świadectwo Biblii jest bardzo, bardzo jasne. Pytanie, które zadałem, w co uderzył ten kamień? A kamieniem czy kto jest? Czyż świadectwo Biblii nie jest tak przytłaczające wszelkie wątpliwości, że skałą i kamieniem jest Jezus Chrystus, jest Pan, który ma przyjść. Biblia o tym tak mocno mówi, taki silny jest ten obraz w całym Bożym Słowie, że tą skałą i kamieniem jest Pan Jezus. I to jest niesamowite i fascynujące, że On ma przyjść i uderzyć w ten system, w tą całą władzę, jak często wydaje mi się, na wielkim kłamstwie założoną i funkcjonującą na wielu oszustwach, na wielu perwersjach. On ustanowi swoje królestwo. Pytanie dzisiaj dla mnie i dla ciebie, czy ja i ty jesteśmy członkami tego królestwa? Czy oczekujemy z utęsknieniem, aż przyjdzie Pan Jezus? Aż oderwie się z nieba ten kamień i uderzy w to, co tutaj na ziemi jest. Czy oczekujemy z zapałem Jego przyjścia? Kochani, to pytanie, każdy z nas na to pytanie powinien odpowiedzieć. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, ponieważ to jest pewne tło, które chciałem dać, wyrysować przed wami, przed nami, którzy tu jesteśmy, abyśmy uświadomili sobie, że żyjemy w absolutnie strategicznym momencie. Kto wie, może następnym razem, kiedy będę usługiwał, znowu coś więcej powiem. Dzisiaj moje poznanie jest cząstkowe, jutro też będzie cząstkowe, ale może ta cząstka będzie większa. I być może kolejna rzecz wpadnie do tego arsenału, która nas bardziej uświadomi, że żyjemy w czasach, w których naprawdę już wszystko jest przygotowane. Kochani, to jest, tak jak już powiedziałem, pewne tło i chcę odesłać nas do tego, co Pan Jezus powiedział dla nas. To nie jest przesłanie, 21 rozdział, 34 wiersz, to nie jest przesłanie do ludzi, którzy wówczas z Nim byli, chociaż mogli wiele lekcji z tego odebrać. To nie jest przesłanie dla ludzi, którzy żyli 100 lat później po Panu Jezusie. To jest przesłanie do ludzi, którzy żyją dzisiaj w 2016 roku, na których oczach dzisiaj Unia się rozpada, jak powiada, jak zapowiedziała Biblia, na oczach których Damaszek zrównany jest z ziemią w gruzowisku, na oczach których jeszcze więcej rzeczy będzie się dziać, aż poznamy, że to, co powiedział, się dzieje, to jest przesłanie do nas ludzi żyjących w dzisiejszych czasach. Baczcie na siebie. Baczcie na siebie. To słowo mnie uderza. Czytam w ten sposób. Damian, bacz na siebie, aby serce twoje nie było ociężałe. Wskutek czego? Obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt. I aby ów dzień, kiedy ten kamień zerwie się z nieba i uderzy w tą ziemię i nastąpi Boże Królestwo, które swoim zasięgiem otoczy całą ziemię. Bacz, Damian, aby cię ten dzień nie zaskoczył. Abyś nie przyzwyczaił się do tego, w czym żyjesz. Abyś nie zaczął funkcjonować jak człowiek, który tylko troszczy się o siebie, o swój byt. Ale aby cię ten dzień nie zaskoczył. Dlaczego? Bo niby sidło przyjdzie, bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. To słowo należy rozważyć, ponieważ to, co widzę w tym słowie, to przede wszystkim to, że dzień ten może zaskoczyć, ale wcale nie musi. Może zaskoczyć ten dzień, ale wcale nie musi. Gdy Pan Jezus wzywa, byśmy baczyli na siebie samych, aby nas ten dzień nie zaskoczył, to znaczy, że jest taka szansa, że nas ten dzień nie zaskoczy. Ale jest też ogromna szansa i ogromne ryzyko, że ten dzień nas zaskoczy. Więc Pan Jezus daje nam, chce nas pobudzić do pewnego wysiłku, abyśmy się przygotowali. Byśmy byli gotowi. Kochani, przede wszystkim to, co widzę jeszcze w tym fragmencie, to niezwykłe pierwsze trzy wyrazy. Baczcie na siebie. Jestem człowiekiem, który bardzo
wnikliwie wpatruję się w to, co Biblia mówi o czasach ostatecznych. To powiedziałem na samym początku. Dlaczego? Ponieważ wiem, jestem pewien, że na własne oczy zobaczę, jak Pan przychodzi. I nikt mi tej wiary nie zabierze. Jestem tego pewien. Widzę to każdego dnia, jak ten czas się przybliża. Dlatego zrobię wszystko, aby wyczytać w Biblii wszystko to, co Pan chce mi powiedzieć, abym tego dnia z podniesionym czołem wpatrywał się w Jego przyjście, a nie ze skuloną głową z powodu ciężaru i ze strachu. Więc kochani, co mówi Biblia mi? Co mi chce przekazać? Damian, bacz na siebie. I kiedy rozważam całe Boże Słowo pod tym kątem czasów ostatecznych, to, co zauważysz, jeśli tak wnikliwie będziesz rozważał to Słowo, to zobaczysz, że Biblia zmienia akcent. Ze zgromadzenia, ze zborów, ze grupy ludzi zmienia akcent na pojedynczego człowieka. To jest niezwykle, niezwykle wyraźne. Że to, kiedy Pan Jezus mówi o czasach ostatecznych, albo kiedy Biblia wypowiada się o czasach ostatecznych, dotyka osobiście indywidualnego stanu duchowego człowieka. Dlaczego? Zadałem sobie to pytanie, kiedy rozważałem te teksty. Dlatego, że nie jako zbór staniemy przed Bogiem. Dlatego, że ten czas ostatni to nie jest czas przygotowywania zboru jako zgromadzenia się do przyjścia Pańskiego, ale czas przygotowywania się osobiście każdego z nas do spotkania z naszym Panem. Kiedy staniemy przed Panem, nikt nie powoła się na pastora. Nikt nie powoła się na jakichś braci takich lub innych kaznodziejów. Nikt nie powie, kiedy w niebie rozlegnie się świadectwo jakiejś osoby, nikt nie będzie mógł powiedzieć, mi się też to przytrafiło. Nikt nie będzie mógł podpiąć się pod kogoś innego. Staniemy osobiście przed Panem. I wtedy usłyszę, Damianie, a nie członku zboru z Betel albo Kościoła Zielonoświątkowego. Usłyszę Damian. Usłyszysz swoje imię. Kochani, to jest właśnie ten akcent, który Biblia kładzie u końcu czasów. Akcent na pojedynczego człowieka. O czym mówi Biblia, kiedy mówi, abyśmy uważali na obżarstwo i opilstwo? Oczywiście możemy to zrozumieć jako nadmierne jedzenie czy napajanie się alkoholem, ale tak zastanawiam się, czy naprawdę jest to największe zagrożenie chrześcijan? Żeby wpadać w alkoholizm czy w obżarstwo? Wydaje mi się, że jest to pewne ekstremum, które towarzyszy jakimś tam ludziom. Tym, co najbardziej może towarzyszyć, najbardziej zagrażać ludziom wierzącym, to choćby letność serc. To już rozumiem, że miłość wielu oziębnie. Ale tu, kiedy Biblia mówi obżarstwo i opilstwo, tak sobie myślę, Panie, czy to naprawdę mi zagraża? Czy naprawdę to, tylko to jest takie ważne, abym mógł bez ciężaru wejść do Twojego Królestwa? I kiedy tak zacząłem to rozważać, sięgać po inne tłumaczenia, tam jest użyte słowo, które mówi o hulaniu, o pozwalaniu sobie na pewne rzeczy. Niekoniecznie o obżarstwie i opilstwie, ale o takim pozwalaniu sobie, puszczaniu więzów, które na siebie nakłada człowiek. Apostoł Paweł mówi, że on związuje jakby swoje ciało, ujarzmia, wkłada jarzmo, aby pilnować siebie. Ale tutaj jest przeciwieństwo. Człowiek to jarzmo poluzowywuje i nagle zaczyna sobie na wiele rzeczy pozwalać. I to jest to hulanie, o którym mówi Biblia w tym miejscu. Psalm 24, cytowany tutaj, rozważałem go we wtorek, kto był, z pewnością pamięta, o czym mówiliśmy. Kiedyś brat Marek posłużył się tym fragmentem psalmu 24 i mówiłem o tym we wtorek. Siedziałem w ławce i wiedziałem, że Boża ręka jakby na mnie spoczywa, kiedy nagle nie mogłem przez całe nabożeństwo odwrócić wzroku od tego psalmu. Dlatego pokusiłem się o to i czułem ten ciężar, aby rozważyć go na wtorkowym nabożeństwie. Ale otwórzmy sobie go dla kontekstu. Psalm 24, ponieważ on jest przeciwieństwem tego, o czym mówimy. Oto Biblia nas przestrzega, byśmy nie pozwalali sobie, nie popuszczali tych więzów, nie dawali sposobności do próżnego życia, do hulania,
I oto jak psalm 24, co mówi o ludziach, którzy są przeciwieństwem. A więc o ludziach, którzy szukają Boga, którzy w Nim trwają. Czytamy, takie jest pokolenie tych, co Go szukają. Pytam, jakie jest pokolenie tych, co Go szukają? Czwarty wiersz. To są tacy, którzy mają czyste dłonie i niewinne serce. Kto nie skłania duszy swojej ku czemu? Ku próżności, ku pozwalaniu sobie, ku poluzowywaniu tych więzów, które człowiek świadomie ku czystości swojego życia na siebie nakłada, tak jak apostoł Paweł. Wróćmy do tego fragmentu, którym się posługujemy, 21 rozdział Ewangelii Łukasza, 34 wiersz. Czytamy dalej tak. Czuwajcie więc, a więc jest to dla nas porada, jak mamy wytrwać w tym czasie. Czuwajcie więc, modląc się, i tu jest troszkę błędnie przetłumaczone, nie modląc się cały czas, ale modląc się o to, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, i to ostatnie zdanie, które powinno dla nas być dzisiaj drogą wyjścia i drzwiami, aby uporać się z tym, o czym dzisiaj mówimy. I abyśmy, i tam jest dokładnie użyte słowo, byli zdolni do tego, aby stanąć przed Synem Człowieczym. Zadaję sobie wówczas pytanie, kiedy trafiam na taki tekst. Panie, w jaki sposób mogę nabrać tej zdolności? W jaki sposób mogę być uzdolniony do tego, aby stanąć przed Tobą? I wówczas bardzo prosta odpowiedź. Nie możesz. To ja Cię uzdalniam. Bo On zapłacił. To On założył płaszcz sprawiedliwości. Więc co ja mogę zrobić? Mogę do Niego przychodzić i prać swoje szaty dzień w dzień w drogocennej krwi Baranka Bożego, która uświęca nasze życie. I tak nabieram tej zdolności do tego, aby stanąć przed Nim tego dnia. Kiedy zginam swoje kolana przed Nim i kiedy być może całe to poselstwo jest dla mnie pewnego rodzaju takim zmaganiem, muszę zgiąć swoje kolana, stanąć przed swoim Bogiem, przed Stwórcą mojego zbawienia i prosić, Panie, wybacz, Panie, oczyść, zlej mnie, obmyj mnie swoją krwią, która uświęca moje szaty. Błogosławieni Ci, powiada Biblia, którzy piorą szaty w krwi baranka. I ci są zdolni stanąć. Ja mogę stawać na rzęsach i próbować robić różne akrobacje, żeby wejść do Królestwa Bożego. Ale jest tylko jedno wejście. O tym ktoś dzisiaj się modlił w ten sposób. Panie, dzięki Ci, że stałeś się drzwiami. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie, przez Jezusa Chrystusa. Tak powiedział Pan Jezus. Więc drogi słuchaczu, słuchasz dzisiaj tej usługi, tego wykładu na ten temat i być może to poselstwo ci dzisiaj faktycznie przytłacza i myślisz sobie, no to jest prawda, żyję w ostatnich czasach, jak mam sobie poradzić z tym czasem? Biegnij do Pana, uchwyć się Go i idź za Nim. Wierzcie Ewangelii, powiada Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi. Opamiętajcie się, pokutujcie i wierzcie Ewangelii. I pójdźcie za mną, woła Pan Jezus. Więc jest to jedyna droga, aby móc z takim spokojem stanąć przed tym, który przychodzi. Był pewien człowiek, który absolutnie nie był zdolny, aby stanąć przed Panem Jezusem. Chociaż na uczcie weselnej się znalazł. To jest, aby troszkę udowodnić tą tezę. Kochani, pewnego dnia, powiada Pan Jezus, nastąpiła uczta i zgromadzonych było mnóstwo ludzi i wszedł król. Rozumiem, że to jest ten moment, kiedy oderwał się kamień z nieba i przyszedł, stąpił na ziemię, uderzył w posąg, zapanowało Królestwo Boże. I przyszedł pewien człowiek, wszedł król i zobaczył, że jest pewien człowiek, który nie miał czego? Szat weselnych. Tu nie chodzi o to, że wyglądał jakoś inaczej niż inni, że miał może mniej kolorów niż inni. Wiecie, jakiego koloru nie miał na sobie? Czerwonego, krwi, obmytej, ta, która obmywa te szaty.
Tego nie miał, jeśli mamy mówić o kolorach. Nie miał tego oczyszczenia na sobie. To był ten powód. Nie miał szat weselnych. Tam w niebie nie będzie ważne, z jakimi ubraniami wejdziesz do tego królestwa. Czy będziesz miał garnitur, czy podkoszulek. Tam jest ważne, abyś wszedł z szatami, które są obmyte krwią Jezusa. Które są obmyte Jego dziełem. Kochani, ponieważ zbliża się czas, zbliża się koniec. Dzisiaj wielu, wielu ludzi żyje finałem. Ale za kulisami nadchodzi finał, który nie jest nagłośniony w żaden sposób. W żadnej telewizji, w żadnych mediach, w internecie, na żadnych stronach. O tym finale, o którym ja dzisiaj mówię, o przyjściu Pana, nie mówi się na głos. I dlatego niby sidło i wielu będzie zaskoczonych. Dzisiaj mówi się o innym finale, to swoją drogą. W każdym razie nie będę o nim tutaj mówił, bo szkoda mi czasu. Natomiast przychodzi czas, nadchodzi czas, kiedy ten finał, o którym mówię, nadejdzie. I zbliża się moment, w którym ja już żadnego kazania nie wygłoszę. Nie zachęcę nikogo do tego, aby pobudzić wiarę w przyjście Pańskie, aby się przygotować. Już więcej nie będę głosił. Już nikt z tego miejsca nie będzie mówił, że Pan przychodzi. Jak myślicie, dlaczego? Bo już będzie po. Bo już będzie po. I oby nie stało się tak, jak powiada Biblia. Obudź się, który śpisz, a zajaśnieje ci Chrystus. Oby nie stało się tak, że obudzisz się dopiero, kiedy będziesz już przed Nim. Oby tak nie było. Oby tak nie było w moim życiu i oby tak nie było w życiu każdego z nas, jak tu jesteśmy. I poznacie, że ja, Pan, powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Niech nas wszystkich Bóg błogosławi. Rozważajmy ten temat w domach. Nie jest to temat tylko na niedzielne półtorej godziny czy dwie godziny. Z pewnością nie. Pogwałcilibyśmy to słowo, gdybyśmy potraktowali to przesłanie jako przesłanie tylko na dwie godziny nabożeństwa. To jest przesłanie, które ma nam towarzyszyć aż do dnia, kiedy przed Nim staniemy. Kiedy spotkamy się z Nim. To musi nas napędzać. Niech was Bóg błogosławi, żyjmy tym tematem. Przyjście Pańskie jest już blisko i za dni tych królów, których my oglądamy na nasze oczy, za dni tych królów Bóg ustanowi swoje królestwo. Niech was wszystkich Bóg błogosławi. Amen.